No i tu w majątku, mój ojciec tu pracował, był stangretem, woził łowickich 35 lat. Brat był stolarzem w tym majątku, jak przyszli Sowieci, tak my tam mieszkali i tu cały sztab wojska zjechało, Sowieci, ruscy żołnierze. I wywalili na, a Łowicki prosił, już jak Łowickich rozparcelowali, to już te meble, to wszystko wwalili na samochody te Sowiety. Oni uporządkowali, bo tu wojsko objęło to wszystko. Tymczasem co? A nas, jako brat był gajowym, tam leśniczówka stała w lesie. I nas stąd wywalili, bo już tu nikt nie mógł wejścia nie miał. Bo tu takie postawili pod tamtym te drzewo takie pamiętne, takie budki, dyżurkie, że tam już nikt nie mógł wejść. Tam na dwór, tak? Tam do majątku, bo już Łowickich nie było, ich też wywalili. Też wywalili. I oni też poszli po komórkę, gdzieś to tu mieszkali, to tu. A ci młodzi, ich te synowie, to w Katyniu rozwalili. Oni byli chyba, poszli na front. Oni byli chyba porucznikami, tak? Tak, oficerami wojska. Byli. Mój nauczyciel, ten co mnie jeszcze uczył przed wojną, też tam zginął, bo też był porucznikiem, a tu mieszkał Korzeniackich przed wojną. No i takie sprawy. I co? A ta pani Łowicka cała, ta tego młodego Łowiczuka to była żoną. I tu uczyła dzieci, była nauczycielką. Gdzieś ona z Wilna przyjechała, czy skąd? Tak, jak wyglądała kiedyś nauka w szkole? Jak wyglądała? Jak na wsi mogła wyglądać? Pani kochana powie. 7 lat trzeba było wychodzić, ale co? W pierwszej klasie rok, w drugiej rok, w trzeciej 2 lata, w czwartej 3 lata trzeba było chodzić, ale te 7 podstawówki trzeba było? Trzeba było łazić do tej szkoły, ale że wojna zastała i już to się wszystko rozwijało. Już była w 5 klasie, jak wojna i tu przyszli Sowieci. I nas tam wykopielili i my tylko mieszkali ile? Od października do, jak przyszli Sowieci, od października do lutego. 10 lutego Stalin wydał rozporządzenie wszystkich mundurowych wywieźć, zniszczyć. Gajowych najpierwszy transport poszedł do, pojechał. Też tak, pierwszy. Bo syn, brat mój był. Nareszcie. Zawieźli nas do Bielska i tam ściągali tych wszystkich gajowych, pościągali. To zawsze 10 lutego to nasza rocznica wywózki. To mundurowi ludzie byli, oni wszystkich. A tam już tych oficerów porozwalali. W marcu chyba czy coś, w Smoleńsku. A ta pani Łowicka, co jej tam mąż i męża, brat byli tam tym porucznikami, ten nauczyciel. To oni mieszkali tu w Pokumburnę, ona z dziećmi mieszkała. Najmłodszy synek jej miał 2,5 roku. To jeszcze nie wiem, czy żyje, już czy nie. Kiedyś był u mnie tu dziecko. A już ona zmarła, też żyła 90 parę lat. Ja mam tutaj i ona zdjęcie, pokażę Państwu. No i nareszcie co? Tak to się stało, że jej do Rosji. Skasowali, pozabijali tych poruczników, takich te rodziny poruczników, policjantów. Powywozili gdzieś do Kazachstanu ich wjeździ. No i tak to się zostało. My prowadzili korespondencję, pisali jedne do drugich tam w Rosji. A później już, ona już tu nie wróciła, wróciła do Białegostoku, bo ona była później w Białymstoku, jeszcze prowadziła tam tę szkołę. Ja nie wiem, chyba w szkole to gdzieś uczyła się gimnastyki czy coś. Nauczycielka była. No i o tutaj ona właśnie tu jest na zdjęciu. Ja pokażę. I tak to. I mój ojciec to. I mama. Mama zmarła na Syberii moja. 4 miesiące przed odjazdem musiała umrzeć. Tyfus zapanował i koniec. A taka była córka, tam. Córka nadleśniczego ze mną, z Durca, też była w jeziora. Jej mama i brat zmarli tam, a brat w Druhiczynie się uczył w liceum, w gimnazjum tam. A i ojciec gdzieś był w terenie jej jako nadleśniczy.
jak ich wieźli i zabrali już do Bielska, do pociągu, tak ojciec pojechał za Bóg, nie za Bóg, a do Druhiczyna, zabrał tego Wojtka, syna swego i wrócił do Warszawy. Tam był z Warszawy, pochodził. No i z Warszawy, wie pani, kiedyś to nie było tak. Wykształcił się w mieście, ale lasów tak nie było, żeby być leśniczym, przed leśniczym. Tylko po terenach się rozpraszali i szukali pracy. No i później, jak jej mama odjeżdżała do szpitala, to poprosiła moich rodziców, żeby się zaopiekowali. A ten syn to był taki z porażeniem mózgowym tych przybylskich, o jej braty. A ona była najmłodsza. No i jak ona zmarła, to mój tata i mama zabrali ich, ją i mamę ją, i te dzieciaki, tam do nas i oni tak razem mi spali obie. Później ona zachorowała na tyfus. Za ile? Chyba za jakiś miesiąc po mojej mamie ona zachorowała na tyfus i też tak samo w szpitalu. A ja i mój ojciec jakoś nie. Byli wodoodporni. Nie, a jak wyglądało to, jak was wywozili w tych wagonach, tak? Ja mam z Syberii, bo było spotkanie 3 lata temu, teraz w sierpniu, w Ołowieży, nadleśnictwo nam ufundowało i nas 11 osób, jeszcze, już wszystko staruszkowie, to taka pani Dagmara, oni z Hajnówki. Ona w Krakowie studiowała, tam wyszła za mąż i jej babcia zmarła też tam na tej gramatusze. To my tak z gramatuchy te wszystkie i 2 w Londynie, w Zielonej Górze i nas mieli tam wywieźć na te ziemie odzyskane, ale mój ojciec nie chciał, bo tu o, do Łubowie, gdzie? To stary człowiek, już miał 60 lat, gdzie ja tam pojadę, nie, nic z tego. I mi tak się tu zatrzymali i tak się biduje. To państwa wywieźli do Bielska, tak? Tak. Tam, gdzie jest ten Biały Kościół. Do Bielska? Tak, do Podlaskiego. Normalnie na stacji stali pociągi. I te bydlęcze... Te wagony, raczej bydlęce wagony. Bydlęcze wagony. Tu Mroczku zabrali, a brat poszedł w obchód. I ile dni pani z rodzicami jechała na tą Syberię? 4 tygodnie. 4 tygodnie. A z powrotem sześć. A pewnie jak jechaliście, to i pewnie nie wszyscy dojechali, tak? Pewnie było, że sporo osób pewnie umarło po drodze. Moja mama. A po drodze w tamtą stronę. Jak ta na przykład z Zielonej Góry, tej Dagmary z Krakowa, babcia, ojca, matka, a jej ojciec miał tylko 2,5 roku, jak wywieźli. To tam zmarła i prosili, że ona ma nowotwora, znaczy, żeby nie zabierali, wszystko jedno zabrali. A jak kto w pociągu zmarł, jakiś starszy człowiek czy jakieś dziecko, dlatego jechać bez wody, bez niczego, kto to wziął z domu, to tym się żywili, dzielili się w wagonie, bo byli takie, że nic nie wzięli, tylko torba na ramieniu. Proszę, taka inteligencja. Pewnie jak wyciągali z domu, to kto co złapał szybko, to i z tym pojechał. To coś było mnie, bo brata garnitury, a brat się nie dał zabrać. Brat stał w lesie, uciekł. Jak nas zabierali. I mój tak, o, jak ja się nie pokażę, to znaczy nas zostawią. A my dwoje małych dzieci, ja miałam 13 lat, a brat miał 7, to jest zmarł już 3 lata, teraz on będzie zmarł brat w Bielsku. Tylko ja się jedna zostałam z 5 dzieci. I czym tam się zajmowali? Właśnie na tej Syberii to były prace, prace przymusowe, tak? Tak. Ja chodziłam do szkoły do południa, myśmy chodzili, a po obiedzie do kopalni, do szachty. To szachty u nich nazywają. Trzeba było. O, kupuchał pani kucha. Do kopalni. Bo część pewnie w kopalni jeszcze w lesie pewnie. A my, bo tam nie było takich maszyn jak dziś w Rudynie, takie. Wszystko ręcznie. Z latarkami i takimi taczkami, tak jak teraz, to takie to trzeba było wywozić te rudy. Była fabryka, to były góry złota. Tam syłali na syłkę wszystkich ludzi. Tam nikt nie pamięta, tam już tych ludzi to może przewaliło się ile. Car, Stalin, to Stalin. Wszystkie
kto leni, kto tylko tam zarobił, tak tam. Pani Kazimiera, jeszcze odnośnie tu tego majątku Owickich. Chcielibyśmy, czy pamięta pani to lotnisko polowe, które było tutaj? Ja miałam jeszcze te zdjęcia, tylko te wszystkich nie mogą wziąć. Trochę wzięłam z domu, a to z leśniczówki, tam to tak się pozostało. Te zdjęcia zostały tam i nie wiem, co się z nimi stało. Porozciągali, a później nasze te meble, to wszystko tam, na licytację posprzedawali. A Sowieci, maszyna u siostry, bo moja siostra najstarsza była Krawcowo, ale jej w domu akurat nie było. Tylko to całe bombardowanie, ona była w Warszawie. Bo mojej mamy brat, wujek, miał sklep w Warszawie i ona tam pojechała. W sklepie stała u niego. A młodsza siostra, znaczy ta, ode mnie starsza była 5 lat, poszła do tej siostry przez Bóg, bo to podzielili Polskę. Po tak, stronie. Bóg był granicą. Tak, po tamtej stronie Niemcy, a tu Sowieci zajęli do Boga. I ona wracała, to już która to jest, już nazwisko spisali wszystko, ale ona już tak strażnik tam był, mówi, że szukali jakieś, mówi, dziewczyny, że tu poszła i ma wracać. A ona poszła z kuzynem ze Smarklic. Tam do tamtej siostry, bo tam można było cukru takie bryły. Stamtąd tut były w Warszawie. Tam siostra ona szykowała tamte. I ona zaczęła płakać. A ten kuzyn mówi, ty nie poszł, tylko ty powiesz, że ty się nazywasz Wasilewska. Nie mów swego. A jego żona nazywała się Bronisława Wasilewska. A i on był żonaty. I ona tak powiedziała i takim cudem, bo tak by ją powierzli, nie wiadomo gdzie by ją zawierzli. A nas przyjechali, rano zabrali mroczków tu z Chrościanki, a później przyjechali po nas o 9 godzinie. Z wieczora ich zabrali, z wieczora, prawda. A nas przyjechali rano o 9 godzinie, i żeby się zabierać. Ale brata nie było, to przyjechali do Dąbowa. Tu nie wiem, co oni tu w Dąbowie, nie wiem, już ja tak trochę z opowieści pamiętam, że trochę mi uciekło z pamięci. I godzina 9 wieczorem przyjeżdżają znów po nas ci sami, bo na furmanki były naznaczone, te furmany, bo z Dąbowa Wasilewski był, Twarowski, Szczarny. Szczarny, tylko Janka Wasilewskich ojciec był. I Szczarny był, Siemion był, 5 furmanek. Mróz siarczysty, przyjechali po nas, zabrali nas. A Łowickich zaraz, o te pani Łowickie od Twarowskich zabrali początkiem kwietnia zabrali nas w lutym, ale tych mężów porozwalali tam gdzieś w tym Smoleńsku, pogrzebali i później za żony się wzięli, za dzieciaki powywozić i on do Kazachstanu wywieźli. Ja tu mam takie zdjęcia, prawda, mam tutaj taki, mam album ten. I ta Dagmara, ja jeszcze Państwu nie skończę z tym zaraz, pojechała tam w te góry. Jej ojciec przyjechał, sędzio był tu, bo skończył szkołę, on 2,5 roku, a tam był 6 lat, to on miał 8,5 roku, to mógł się uczyć. I wyszedł na człowieka jej ojciec, tej Dagmary, w Zielonej Górze. I ona to zorganizowała. I on pojechał tam odnaleźć grób matki. Tam była taka rzeka Kieja. Tam zmarła, zaraz po roku zmarła, bo nawet na otwór chorowała. I co? Jak książki, bo z tej Syberii mam, ale gdzieś te wnuczki, córka pozabierali, gdzieś czytają. Mam z Augustową, tam się urodził też książki. Jego matka też tam zmarła zaraz po porodzie. I nareszcie co? Zajechali oni tam. Ale już tamtej wioski nie było, już się zlikwidowali. Skończyło się kopalnie te złota, bo już nie było co kopać, już tam nie było złota. I oni rozebrali te wioski, a było ile nas? 136 rodzin tam w tej wsi. Taka w góry tylko, skały. No i ona to zorganizowała, tak fajnie to wszystko. I on zajechał. Film był w Białymstoku i tak, Syberiada to też był film, ale znasz, aktory grali. A to oni tam nagrali, tak jak oni tam z tymi ich ojciec, jeszcze takim chłopcem był, w domu dziecka był. To on tam nagrali jego po prostu, ten film, to w Białymstoku był.
2 lata temu chyba. To specjalnie zaproszenie przysłali. No jeszcze co? Zaszedł, jak to na filmie było. Jest takie kładkie, przeszedł na drugą stronę po kamieniach. I nie mógł tam nic, tam już pozarasało same chaszcze. Już tam nic nie ma, tylko same góry, same... I on tylko co? Wziął z kamieni, ułożył takie jak mogiły pod takim drzewem, jak ta rzeka płynęła. I zapalił może z 50 zniczy za te matki i z powrotem wrócił, popłakał, postał trochę przy tym drzewie. I tak nic, ona później drugi raz prawdopodobnie jeździła, ale ja nie wiem, się skończył. Ja mam zdjęcia tu tych sybiraków, tych zich, tych wszystkich. No i tak to się zostało. A co z majątkiem? To ja chodziłam tu do szkoły, tu wyrosłam. Pani Łowicka, córka ich, moja chrzestna matka, już teraz zmarła. To ta pani studentka, Łowicka, tak? Studentko. Aha. Miała 15 lat, jak mnie do chrztu podawała. Ja się urodziłam, przyszła do mojej mamy, bo my tam mieszkali koło nich po prostu. I tego. Bo ten budynek, co my tu mieszkali, to rozwalili. Tam prawdopodobnie, że 300 lat temu jakaś piwiarnia była, tam piwo produkowali, robili. Tam tylko taki, tam basy mieszkali, tam taki chlebek tylko się został. To z kamieni było, ale to później Pieńkowski, Łowicki, to przerobili to na stajnie. A z tamtej strony to było 3 pokoje, na górze jeszcze był pokój, przedpokój, to już był Las Tangreta, to my już tam mieszkali. Ja się tam urodziłem, mój brat. O, ale teraz, zaraz, a to, a ten przyszedł do domu z wojny, Łowicki, Łowickich syn, starych tych. A jego brat był użeniony z nauczycielką, to mój chrzestny ojciec ich. Otało. A mój ojciec mówi tak, a z kim? A kogo tu za Kuba poprosić? To pani Łowiczanka, to dzieciczka. No tak, to było. A ona użyje ze swoim bratem. Ze Stachurem, bo on się nazywał Stanisław, oni nazywali, już tak upiększali Stachur. A ten Władysław, Władzik, to Dzik nazywali. Pani. To, tak? Tak. A to Oleńka, to Aleksandra Łowicka. Tam jest chyba z tamtej strony coś było z likwidacji. Ja miałam kawał zdjęć tych z majątku tego, ale to wszystko się zostało tam i to gdzieś po prostu. A tu, proszę panią, o, ten Ganek taki był, tu siedzi zaraz. To samo lotnisko robili. Jeszcze ci inżynieri tu na tym ganku siedzą. To ganek to na tym majątku, tak? O, to tutaj, to tu o, ten starszy pan, ich ojciec, to matka, a to ten, o tu co stoi, to mój chrzestny ojciec, to tej pani Łowickiej. Pani Łowickiej, ten też, oni oba zginęli w Katyniu. A ona wyjechali, oni już później się rozproszyło wszystko. Pan Łowicki gdzieś tu zmarł, tu pochowani na cmentarzu. I jeszcze tam takiego tam te... A o, tu zaraz pani zobaczy. O, ona siedzi tu. Ta Łowicka, u tego żona, u tego Sachura. Jezu. Dobrze, pokażę pani. No tak, w kołnierzyku, tak? O tak. A teraz tu nauczyciel siedzi z boku, ten co mnie uczył. Ten w krawacie, tak? Tak, tak, tak. A z drugiej strony taka pani Zosia w czarnie była nauczycielką. Pani Kazimierze, to który to był rok? To który rok był? Tego zdjęcia, jak było zrobione, w którym to roku? Nie, no podpisane chyba, podpisane. 1936. 36 rok, to tak jak przed wojną tylko, no, jak się... Tak, przed wojną. No to pewnie byliśmy było... na wycieczce, w Grodzisku byliśmy na wycieczce. I to w Grodzisku te zdjęcie robione. No a ty, a co tam zwiedzaliście w Grodzisku? Ja? Co zwiedzaliście w Grodzisku? Co tam pojechaliście? I piłkę grali, zawody. A tutaj w Grodzisku po sąsiedzku. No właśnie dlatego pytam. To z czarnej szkoła była, a, Dłubowa, takie Dłubowa, najlepsze. Dłubowa, były zawody. Ja też tam jestem. A gdzie? A która to pani? Samo taka zmęczona po piłce. O! Zaraz. O tu. To było na wycieczce w Siemiatyczach. Jeździli kaflarnie,
kaflarnie, tak? Wyjeżdżali no, ze wsi. Tak kaflarnie to kaflarnie. Ci kafle robili na piece. O, tak jak tutaj. No. Do kina, Ada tak nie wypada. Pamiętam, jak gdzieś takie kino nam zaprowadzili, pokazywali. Ada, to nie wypada. Tak być nie może. Trudna rada. Na nie na pusty do moich fantastycznych pot. Aż obylewa zimny kot. I to było pierwszy raz, jak pani oglądała film w kinie? Tak. I jak podobało się? No, jest przed wojną. Człowiek nie widział tego, jako te dzieciniada, to widzieli tylko wie. No to na wsiach to tak, to było coś takiego nowego. Tak, takiego coś nowego. I na furmankami jeździli. Ja to jeździłam. Ja to jeździłam z tymi nauczycielami, bo mój ojciec woził mnie, zabierali razem. To fajnie. To ile tych furmanek na wycieczce musiało być? Żeby tak całą klasę zawieźć. Gdzieś. Ale to parę było. To nie było tak łatwo, tylko to parę furmanek było. Ujcowie, bo... No, to taka wycieczka cały dzień trwała. Rano się wyjeżdżało, pewnie... Ja tak szyłam. Pewnie furmanka słomą czy sianem wyścielona i się jechało, nie? Na kocach. I tego tylko tyle wiem, że dobrze było. Ja do 13 lat to miałam komfortowy żywot, bo byłam... Dość dorosłe byli dzieci, a my jeszcze, ja i brat, to jeszcze drugim ponosem później. Jeszcze ta siostra, ode mnie 7 lat młodsza, a najstarsza 15 lat. Oj, to taka rodzina, bo już miało nie być tych dzieci, ale jeszcze ja i brat się wynaleźli, żeby do Sybiru było kogo wyjść. Żartujesz mnie. Dobrze, a pani Kazimiero, takie mam pytanie jeszcze. Czy dużo się zmieniło dzisiaj tutaj w majątku? Jak no, pani z tym, co pan... się zmieniło? Tak, może pani ja powiedzieć... Ja przyjechałam tu, liceum ogólnokształcące było. Ta pani, taka pani Kłos za linię Kierzona, to było całą tą dyrektorką. To było liceum, już, tak jeszcze? Tak. Ja gdzieś tu nawet zdjęcia, prawda, mam z tego teraz, jeszcze niedawno. A później była tu szkoła podstawowa, tak? Później. Nie, szkoła podstawowa była, jak ja chodziłam do pierwszej klasy na wsi. Tam był taki dom duży, dwustronny. I tam jedna połowa była, tam się uczyła pierwsza klasa i druga. A już do trzeciej klasy, to już ja przyszłam tu. Tu już Łowic się udostępnił. Tam dalej za tym wszystkim. O, ile to budynków było. Ja tak jak dziś widzę. A w tych pokojach to ja pamiętam wszystkie meble, gdzie stali. Bo ja jak to wspomnę o tej Rosji, to aż mi nie wiem co. Już my przecież byli 150 km do mongolskiej granicy. Prawie 8 tysięcy kilometrów byli wywiezieni. Zimno było? Nowosybirska obość, jeszcze za Nowosybirskiem 200 km byliśmy. Ja tam mieszkałam, bo przyjechali, to tam takie stare oficyny były. Bo to kiedyś za Pieńkowski, tu tego pałacu, jeszcze nie było tego domu, tego pałacu. To pan Pieńkowski, Pieńkowscy wybudowali. Pieńkowscy. Tak, tutaj ten dworek, tak? Tak, i on tam był, stał, ale jak Łowicki to po nich przejął, to te oficyny tu przesunęli, tam teraz ten Hieluzio Bogucki, tam mieszka. A tu pobudował on ten dom, pobudował Łowicki. Tak. O, i my tam mieszkali, tam później takie przyjeżdżali, tam pokojówki mieszkały, bo tu służył Łowickiego. O, w tych oficynach i my tam mieszkali. Tam tata mój zmarł, bo my tu kupili, mój ojciec tu kupił przed wojną dom. Ale ten dom taki już stary był u takiego pana jednego, że mieli zamiar, że to był brat już dorosły, wybudują dom. Tymczasem ten dom tu się spalił w wojnie, przyjechali, nie mieli gdzie mieszkać. Tam rozebrali te leśniczówki, bo ktoś tam doniósł do Niemców, że tam partyzanty się utrzymują na tej leśniczówce, taki Majdan tam. No bo najczęściej po lasach. Zresztą mu się tego Majdan tamten, nie? I oni to rozebrali, te Niemcy postawili szkołę postawili z tego, z tej leśniczówki w Siemionach. Ja nie wiem, czy ta szkoła jeszcze drugie pobudowali, nie mam pojęcia. A jak wróciliście z Syberii, to gdzie mieszkaliście? Bo pani mówi, że nie było gdzie mieszkać. My gdzie mieszkali? No. Bo tam w oficynach taka jedna chałupa. A ojciec był tej zmarł. Bo tam tak było. Tu dwa pokoje i taki korytarz był. Znaczy, ja tam drzwi tam wyjściowe byli, a tu takie te drzwi takie trochę ładniejsze jak to teraz. A na górze są schody i
było też z jednej strony pokój, z drugiej strony pokój. To w sumie 6 pokoi było. O, ale tam mieszkali, ludzie zamieszkali i my tam mieszkali, ale później już ta siostra wyjechała do Gdańska, najstarsza. Ta młodsza wyszła za mąż do Smolu. O, i no tak się zostało. Brata Niemcy rozwalili. Bo on tego ober był w Siemionach, tam sztab też stał niemiecki i jeździli te wszystkie gajowe, pilnowali tego ubera, bo za tego ubera to by wszystkie wioski by polecieli, bo to taka szycha była okropna, ten ober, ten Niemiec. I tymczasem ja nie wiem, jak to było, że ten gdzieś tam ubliżył jakiemuś, taki gówniarz pracował z bociek. Babcia to na pewno pamięta, jak on... Oni w Hornowie, on z Hornowa pochodził. I on jeszcze w 18 lat poszedł do tego gestapa, za takiego pieska, za... tam donosił wszystko. I oni, i coś tam, ja nie wiem, jak tam to było, że coś im powiedzieli. On jeszcze tu jeden taki był z Dłubowa, w tym gajowym. I on przyjechali zaraz na drugi dzień, Niemcy aresztowali, zabrali do Bielska, do więzienia. Był w więzieniu, a może by i przeżył, ale co dziesiąty, znaczy, jakoś to było tam, uciekł jeden więzień i tak popadł, że brat tam na te dziesiąte miejsce. Żyło na tym majątku, bo pani mówiła, że ordynarnie płacili, czy się z Boże urodziło, czy się nie urodziło, ale te, co służyli tu w majątku, to musiał Łowicki kupić im, zapłacić. Znaczy pensję oni dostawali, zboże, po 2 krowy można było trzymać, no i świnie. My to tutaj też trzymali, miały taki chleb, jeszcze tam kaszta stoi u basów za stodołą chyba. To ja tam jak jeszcze się uczyłam, to pójdę na ten kasztan, wlazę, to taki był nieduży, taki takie te korona miał rozłożyste. I tam się uczy, lekcje się uczyłam na tym piosaniu. I tego. I ta Aleksandr był pięknie. Brat całe zimę spał. Całe lato spał na górze tam. Ja miałam swój pokój. Kuchnia taka duża była, przedpokój. I tam taka była jeszcze taka wędzarnia, to Łowickie nosili jeszcze się. Wędzili tam u nas, a i po drugiej stronie tam jeszcze jest kawałek tego budynku. A później rozwalili. Tu był taki Mickiewicz, on w Smolu gdzieś się ożenił. I on był tym całym tutaj wójtem w gminie i to rozwalili, wzięli te stajnie, rozkupili, rozebrali cegły, kamienie, to wszystko pozabierali. Tylko się taki tam kawałek został. Życie. Bo ja byłam taka mała. Wszystkie mnie uwielbiali. No. I jakoś tak się żyło, naprawdę. Ja więcej tam u tych Łowickich przesiedliwałam. W tych pokojach łaziłam, bo to chrzestna mama, a jak to dziecko, to tam łaziło i ja oni mnie tam też tak samo nosili po ręcach, ale później już poszłam do szkoły, już więc miałam też pamiątki. Dała mnie, jak przyszli Sowieci, to dała mnie takie pudełka, takie różne, ale to się wszystko tam pozostawało. Dobrze, choć trochę tych ciuchów się wzięło, to choć było za co żyć. Jak brata, garnitur, to 2-3 wiadra ziemniaków tylko się dostało, kartofli. Ja poszłam z ojcem po kartofle na Syberii, 12 km. Ja wzięłam 3 wiadra tych kartofli, ojciec wziął 5 wiadr. I on tak przybyli. Jak przyszłam na drugi dzień, nie stałam, serce mnie wysiadło. Człowiek głodny. No co, coś pokrzywę zbierali, mlecz, no to jedli. No nie było co jeść. Młode ludzie poszli do tych kopalni, a mój ojciec też poszedł i zaraz zachorował na stawy. I poszedł na rzynkę drzew, ale później wyszłam za mąż, tu z tego domu mój mąż wychodził. Tutaj siedlisko było, bo domu już nie było spalone. My od zera się budowali. Ten dom wygląda fajnie, ale trochę ziemi, trochę poborów. Trzymało się i takie różne podstawowe te rzeczy, to kiedyś pracowało się, te pługi, siewniki, tam to wszystko, piołacze, ja buraki sadziłam i tak te, już później te 4 dzieci miałam, bo jeszcze mam 2 synów,
córkę.